Tym razem bohaterem tego odcinka, polskiej filmografii jazzowej będzie Zbigniew Zajfert. To może Państwa nieco zdziwić, dlatego że spoglądając na niektóre zestawienia filmów polskiej kinematografii, zwłaszcza lat 60. i 70., trudno tam znaleźć nazwisko Zbigniewa Zajferta jako twórcy muzyki filmowej. To wynika też z tego, że sam Zbigniew Seifert raczej nie interesował się tworzeniem muzyki do filmów, zafascynowany był raczej poszukiwaniami własnego języka i ćwiczeniem na saksofonie, bo przecież był początkowo saksofonistą, o czym zresztą barwnie pisze Aneta Norek w swojej jedynej biografii Seiferta, która została wydana w Polsce. A przypuszczam, że i na świecie. A jednocześnie jest to pełne kompedium wiedzy o Zbigniewie Zajfercie, ale i wiedzy o tamtych czasach, zwłaszcza lat 70. Natomiast Zbigniew Zajfert. To ciekawa postać również dla tych, którzy poszukują tej muzyki filmowej, która niekoniecznie jest opisana, niekoniecznie jest oznaczona w filmografiach, ale jednak jest. Obecna na ścieżkach muzycznych, na ścieżkach dźwiękowych polskich filmów. I tak się właśnie stało z, ze Zbigniewem zayfertem, kiedy oglądając dziesiątki, setki polskich filmów, poszukując tych jazzowych dźwięków, natykałem się często na brzmienie Skrzypiec. Jasne było niemal od razu, że jest to właśnie Zbigniew Zajfert. Myślę, że smutną konkluzją tego jest również i to, że dziś no, w dobie głębokiej technologii, która nas zewsząd otacza, wciąż nie ma pełnego dostępu do filmów, które realizowane były na przełomie lat 60. i 70 a w których to ta muzyka brzmi i której można by po prostu posłuchać. Tym bardziej, że czasami te fragmenty muzyczne to jedyne zarejestrowane fragmenty na przykład kwartetu Zbigniewa Zaiferta. A tu mamy już do czynienia, myślę z rodzajem dokumentu takiego bezcennego. Pewnie potrzebny byłby jakiś festiwal, który mógłby te wszystkie filmy przypominać, który pomógłby nam w tych poszukiwaniach związanych z obecnością takich artystów jak Zbigniew Zajfert na ścieżkach muzycznych. I mam nadzieję, że kiedyś taki festiwal powstanie, nawiązując trochę do tradycji słynnego festiwalu Jazz Film Salon, który miał przecież 8 edycji. Dotyczył co prawda światowej filmografii jazzowej, ale jednak jego twórca, Krystian Brodacki, miał duże ambicje, aby łączyć jakoś ze sobą te dwa nurty współczesnej kultury, czyli filmu i muzyki jazzowej. Co do filmów związanych z biografią i twórczością samego Zbigniewa Zajferta, Sama Aneta Norek w swojej biografii pisze o tym niewiele, ale przypominam raz jeszcze, w wielu zestawieniach filmograficznych związanych z kinematografią w naszym kraju, Zbigniew Seifert widnieje tylko i wyłącznie jako członek swojego kwartetu. I to w jednym dosyć znaczącym filmie. Seksolatki Zbigniewa Hibnera, o którym to filmie także na jednej ze stron wspomina Aneta Norek, przypominając, że w tym filmie występuje kwartet Zbigniewa Zeifferta, choć w momencie nagrywania tej ścieżki muzycznej, ścieżki dźwiękowej, sam kwartet już nie istniał, ale ważne, myślę, jest to, że był to kwartet w tym kanonicznym, rdzennym składzie, którego to nagrania nie zostały zarejestrowane, a więc taki fragment, który słyszymy w filmie Seksolatki Zbigniewa Hibnera jest tu, jak powiedziałem, nieco inaczej traktowany jako ważny dokument, rejestracja muzyki, której raczej nie znajdziemy niestety, na żadnej spłyt. A skoro dzisiaj o Zbigniewie Zajfercie, to pomyślałem sobie, że te krótkie fragmenty, jakieś urywki z tych kilku odkrytych przeze mnie filmów, w których słyszymy skrzypce Zbigniewa Zajferta, warto przypomnieć. Film Seksolatki Zbigniewa Hibnala rzeczywiście jest filmem bardzo szczególnym. W treści opowiada o zakochanej parze młodych. Ludzi przekraczającej nieco granice ówczesnego wychowania. Pamiętajmy, że film kręcony był przez Zygmunta Hibnera w roku 71. W tym filmie za muzykę odpowiadał Stanisław Radwan. I to jest bardzo interesujący przypadek, bo mimo iż za muzykę odpowiadał zupełnie inny kompozytor niż muzycy wykonujący ją na ścieżce muzycznej, to jednak ta więź między kompozytorem i wykonawcą jest tutaj dosyć znamienna. Przypomnijmy, muzykę w tym filmie wykonuje klasyczny kwartet Zbigniewa Zajferta w składzie Zajfert, Jarczyk, Suchanek i Stefański. A więc kwartet, który znamy mniej więcej z przełomu lat 60. i 70. Ale sam film nawiązuje trochę do innego filmu, który zresztą przypominałem podczas naszych spotkań z polską filmografią jazzową, dokładnie do dość kontrowersyjnego filmu Mrówcze Szlaki Stanisława Kokesza, w którym to kompozytorem jest Jerzy Duduś-Matuszkiewicz, a wykonawcami muzyki. Są członkowie tekstetu komedy. Ta relacja między kompozytorem i wykonawcą, zwłaszcza jeśli, jak pisze Dorek w swojej biografii Zbigniewa Zajferta, Radwan daje tylko szkice motywów muzycznych, tematów, a sama muzyka ma wybitnie charakter improwizatorski, powoduje, że chyba powinniśmy na to wyraźnie zwrócić uwagę, gdzie jest ta granica między Kompozytorem, twórcą szkicu muzycznego, a improwizującymi muzykami. Zarówno w filmie Stanisława Kokesza Mrówcze Szlaki z 1956 roku, przypominam, i w filmie Seksolatki mamy dokładnie do czynienia z tym, powiedziałbym nawet, fenomenem współpracy między twórcą a wykonawcą. Sam film Seksolatki to też, jak powiedziałem, niezwykle ważna kronika związana z brzmieniem muzyki kwartetu Zbigniewa Zajferta. Pamiętajmy, że w swoim kwartecie Zbigniew Zajfert gra na saksofonie. Miał duże ambicje, żeby być saksofonistą. Był zafascynowany muzyką Johna Coltrane'a, studiował tę muzykę. I to ona właściwie zaprowadziła go na szczyty, mimo że wtedy, kiedy już te szczyty osiągnął, był pełnoprawnym skrzypkiem, zarzucając zupełnie swoje ambicje dotyczące saksofonu altowego. No i oczywiście w filmy seksolatki słyszymy przede wszystkim saksofon. Ale jeśli Państwo rzucą okiem na ten film, to zobaczycie i usłyszycie sami, że ta muzyka jest bardzo radykalna. Jeszcze bardziej radykalna niż ta rozimprowizowana. Konwencja bliska prawie frigezu w kwartecie samego Seiferta, a potem zresztą w kwintecie Tomasza Stańko, którego to Zbigniew Seifert był przecież członkiem. Ale w filmie seksolatki pojawia się też taki fragment w końcowych sekwencjach, kiedy to Zbigniew Seifert jednak księga po skrzypce i w takim lekko lirycznym nastroju gra również muzykę ilustracyjną do tego filmu. Przypominam raz jeszcze, że wracając do tego filmu, zawsze zastanawiam się, gdzie jest ta granica między Zbigniewem Zajfertem i członkami jego kwartetu, którzy tworzą taką rozimprowizowaną ilustracyjność w tym filmie, a Zygmuntem Radwanem, który był autorem owych Szkiców, na bazie których improwizują muzycy kwartetu. Ale idąc dalej, w roku 70. mamy jeszcze jeden bardzo ciekawy przykład. Co prawda, już autorem muzyki do tego animowanego filmu Mirosława Kijowicza, zatytułowanego Science Fiction, jest Tomasz Stańko. No ale przypomnijmy, że ten okres przełomu lat 60.-70. to już początek dosyć ścisłej współpracy Zbigniewa Zajferta i Tomasza Stańko, właśnie. Dodajmy jeszcze, że Tomasz Stańko niejako zastąpił zmarłego rok wcześniej Krzysztofa Komedę w roli ilustratora filmów animowanych Mirosława Kijowicza. I to właśnie tutaj pojawia się taki dwugłos instrumentalny, mógłbym powiedzieć, między Januszem Muniakiem, gra, który gra tutaj na flecie i Zbigniewem Zajfertem, który gra na skrzypcach. Do tego wszystkiego w tej muzyce niewiele jest trąbki, niewiele jest samego Tomasza Stańko, a bardzo dużo jest właśnie partii skrzypcowych. Warto ten film zobaczyć, tym bardziej, że jak wspomniałem, jest to film animowany, w którym właściwie jedyną dźwiękową ilustracją towarzyszącą obrazowi jest właśnie muzyka, a więc jej rola jest tutaj niezwykle istotna. Ale dodajmy jeszcze dwa filmy, które uważam za w tej filmografii Zbigniewa Zajferta dosyć istotne, choć nie są one opisane i wskazane oficjalnie w jego filmografii. Zdaję sobie sprawę z tego, że może być to tylko moje przypuszczenie, ale biorąc pod uwagę kto tworzył te ścieżki muzyczne i w jakim okresie były one nagrywane z dużą dozą prawdopodobieństwa mogę powiedzieć, że na skrzypcach gra tutaj Zbigniew Zajfert chodzi o taki półgodzinny dramat Krzysztofa Rogulskiego 777 z 72 roku w którym to muzykę napisał Waldemar Parzyński ale wykonuje ją znowu zupełnie inny zespół Choć tu nie tak rozimprowizowany jak w tych wcześniejszych filmach, o których wspominałem, zespół Tomasza Stańko. Tam także skrzypce pojawiają się w takiej roli, powiedziałbym, brzmienio-twórczej. No i w tym samym roku Włodzimierz Nahorny, tworząc muzykę do filmu z tamtej strony tęczy, także zaprasza do współpracy. Zbigniewa Zajferta, choć samą muzykę wykonuje tutaj zespół pod dyrekcją Jana ptaszyna no i słyszymy tam także, no, to jako ciekawostkę e, wspomnę, Ewę e, Vanat i jej niezwykły głos, który dosyć często w tamtym okresie wykorzystywany był w polskiej filmografii jazzowej. W obu tych filmach, zarówno w filmie 777 jak i w filmie z tamtej strony tęczy Usłyszą Państwo Zajferta, choć nie mam na to dowodu, że to jest Zbigniew Zajfert. Natomiast z ogromną dozą prawdopodobieństwa uważam, że tak jest. Tak więc właściwie te poszukiwania na potrzeby polskiej filmografii jazzowej przyniosły moim zdaniem dosyć wymierne korzyści, bo odnaleźliśmy te, te dwa, trzy filmy, w których Zbigniew Zajfert z pewnością się Pojawia. Ile jeszcze tych filmów da się odkryć? Myślę, że pokaże przyszłość. W tych poszukiwaniach filmowych powinienem jeszcze wspomnieć o jednej takiej drobinie filmowej, bo w jednym z odcinków opowiadałem Państwu również i przekonywałem do tego, że częścią polskiej filmografii jazzowej może być również. Polska Kronika Filmowa ze swoimi krótkimi reportażami, krótkimi impresjami filmowymi i to właśnie w jednej z polskich kronik filmowych, w jednym z odcinków w 1969 roku w marcu pojawia się także Zbigniew Zajfert. Jest to chyba jedyne znane nagranie audiowizualne zespołu Zbigniewa Zajferta wtedy kwartetu, a wtedy jednocześnie Uczestnika festiwalu jazz nad Odrą. To jest półminutowe nagranie, ale moim zdaniem, z racji dokumentowania jego działalności artystycznej, także należy do tej kategorii e, dokumentów bezcennych. Ale wspomnieć chciałbym jeszcze o jednym filmie, który, no, chyba z racji autorstwa, nie powinien być zaliczany do polskiej filmografii jazzowej, ale z drugiej strony uważam, że te filmy, jak ten, o którym wspomnę za chwilę, jednak w jakimś sensie do tej polskiej filmografii jazzowej należą. Film, który nigdy nie został zakończony, choć jego fragmenty, i to obszerne, były prezentowane w Polsce dokładnie w Zielonej Górze i w Krakowie. Zresztą sama twórczyni Erin Harper, która. Miała ambicje nakręcić film dokumentalny o Zbigniewie Zejfercie. amerykańska dokumentalistka, która mieszka w Nowym Jorku. Miała takie plana, by na potrzeby polskich prezentacji go ukończyć. Z tego co wiem, nigdy go nie ukończyła, ale była w Polsce, dokręcając niejako do tego filmu także fragmenty. Takiego Zajfertowskiego spotkania w Zielonej Górze, które miało miejsce w 2009 roku. Film po tych fragmentach, które zostały zaprezentowane przez Erin Harper w Zielonej Górze i Krakowie w obecności wdowy po Zajfercie, Agnieszki Zajfert, pokazywały nieprawdopodobną siłę tego dokumentu. Erin Harper odnalazła amerykańskich współpracowników Zbigniewa Zayferta, którzy wypowiadają się w tym filmie dokumentalnym. Tam jest i Richie Byrak i Jack Johnette, między m.in. John Scofield, którzy opowiadają, że Zbigniew Seyfert to postać niezwykła i jednocześnie w skali jazzowego świata także postać, która wywarła ogromny wpływ na jazzową wiolinistykę. Szkoda tylko, że ten film do dzisiaj nie jest dostępny, nie istnieje na żadnej płycie, choć Erin Harper pozostawiła w prezencie uczestnikom obu wydarzeń i tego w Zielonej Górze i Krakowie te opublikowane fragmenty swojego filmu Passion o Zbigniewie Zajfercie. No i szkoda też, że to Amerykanka Amerykańska dokumentalistka musiała zakasać rękawy i zrobić film o polskim skrzypku, genialnym twórcy, kompozytorze i niezwykle wpływowym jazzmenie, jeśli chodzi o lata 70. Agnieszka Zajfer, która przyjechała do Zielonej Góry na to specjalne spotkanie z Erin Harper i kilkunastoma fanami swojego męża i jego muzyki, mówiła trochę z żalem, że po śmierci Zbigniewa Zajferta w 1979 roku świat jazzu właściwie zapomniał o jego istnieniu, pomijając już to, że same wytwórnie przestały interesować się tą spuścizną yy, nagraniową, ale także kompozytorską Zbigniewa Zajferta. No i niestety chyba dziś, jeśli chodzi o polską filmografię jazzową, jest podobnie. Musimy bardzo głęboko szukać w polskiej kinematografii i w tych niezliczonych filmach dokumentalnych, archiwalnych, fabularnych i animacjach, żeby odnaleźć trochę na ucho Zbigniewa Zajferta w tych filmach. Ale sądząc po moich poszukiwaniach, Chyba warto, i mam nadzieję, że w przyszłości takich fragmentów zajfertowskich w polskim kinie odkryjemy jeszcze wiele.